Z Księgi Wyjścia W owych dniach wyruszyli Izraelici z Ramzesku Sukkot w liczbie około sześciuset tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto owce i woły i olbrzymi dobytek. Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, wypiekli niekwaszone placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wypędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki, nie zdołali przygotować nawet zapasów na drogę. A czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał 430 lat. I oto tego samego dnia, po upływie 430 lat, wyszły wszystkie zastępy pana z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał pan nad wyjściami synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego ta noc, Winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów, po wszystkie pokolenia. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: Takie będzie prawo dotyczące Paschy. Żaden cudzoziemiec nie może jej spożywać. Jednak niewolnik, nabyty za pieniądze, któregoś poddał obrzezaniu, może ją spożywać. Obcokrajowiec i najemnik, nie mogą jej spożywać. W jednym i tym samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu żadnego kawałka mięsa na zewnątrz. Kości z niego łamać nie będziecie. Całe zgromadzenie Izraela będzie to zachowywało. Jeśliby cudzoziemiec przebywający u ciebie chciał obchodzić paschę ku czci Pana, to musisz wpierw obrzezać wszystkich męskich potomków jego domu. I wtedy dopiero możesz go dopuścić do obchodzenia paschy, bo wówczas będzie miał prawa tubylców. Żaden jednak nieobrzezany nie może spożywać paschy. Takie samo prawo będzie dla tubylców i dla cudzoziemców przebywających pośród Was. Gdy Pan wprowadzi Cię do kraju Kananejczyka, jak poprzysiągł Tobie i Twoim przodkom, i da go Tobie, Oddasz wszelkie pierwociny łona matki dla pana i wszelki pierwszy płód bydła, jaki będzie u ciebie. Co jest rodzaju męskiego, należy do pana. Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem, a jeśli byś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi z twoich synów wykupisz. Kiedy cię syn zapyta w przyszłości. Co to oznacza? Odpowiesz mu: Pan mocną ręką wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła. Dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję mego syna pierworodnego. Będzie to dla ciebie znakiem na ręce. I ozdobą między oczami, przypominając, że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu.